Za dużo o zabijaniu dzieci. Komisja zachęca Jarosława Kaczyńskiego do przejęcia oficjalnie stanowiska premiera, ale też samo PiS, że tak powiem kolokwialnie, mówi ten temat. To mogłoby wskazywać, panie premierze, że ta rekonstrukcja może być właściwie nowym rządem. No czy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby śnieg na Pomorzu Zachodnim i deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna -2 do 0, nad morzem od 1 do 3 stopni. W dolinach górskich od -5 do -2. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany dość silny, porywisty zachodni i północno-zachodni. W Karpatach wiatr porywał do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamieci śnieżne. Jutro zachmurzenie duże, śnieg przechodzący od zachodu Polski, deszcz ze śniegiem i deszcz oraz mrzawkę. Od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolski i Górny Śląsk. Częściowo możliwy marznący deszcz lub mrzawka, powodujący gołoleć. W górach śnieg. Temperatura maksymalna od 0, 1 stopnia na wschodzie Polski do 6-8 na zachodzie i nad morzem. W dolinach karpackich temperatura od -2 do 0. Wiatr umiarkowany na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny do 80 km na godzinę, północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Kogoś, kto ma taki stosunek do historii, powiedzmy bardziej podejrzliwy, to on powiedziałby, że tutaj właściwie najlepszym beneficjentem tego są po prostu przeciwnicy tego rządu, a może więcej nawet przeciwnicy państwa polskiego. Panie premierze, a jak pan ocenia Antoniego Macierewicza? Zna pan go doskonale jako człowieka, jako działacza, jako polityka i dzisiaj jako ministra obrony narodowej. O, wie pan, to jest dla mnie takie pytanie, jakby to powiedzieć, bardzo trudne do syntetycznego ujęcia. Ja Antoniego Macierewicza poznałem, chyba to był połowa lat 60. ubiegłego stulecia. No to już jest jakieś dobre pół wieku. I przez ten czas w różnych wkładach, w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach miałem możliwość współdziałania, znaczy nawet momentami kłócenia się z Antonim Macierewiczem, więc ja mam, że tak powiem, w tej sprawie może z jednej strony doświadczenie, ale z drugiej strony także pewien emocjonalny stosunek, który może wypaczać, że tak powiem, może rzutować na mój obiektywizm, moje oceny. Ale ja generalnie uważam Antoniego Macierewicza za naprawdę dużą indywidualność. Człowieka, który najlepiej się sprawdza w wykonywaniu zadań, które pozornie wydają się niewykonalne. On już kilka razy dowiódł, że takie niewykonalne rzeczy potrafi załatwiać. Myślę tutaj przede wszystkim o sprawie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych i budowy to miejsce służby kontrwywiadu wojskowego. Ja pamiętam, że wtedy prezydent, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który razem z bratem po uchwaleniu przez Sejm ustawy o rozwiązaniu WSI, no gwałtownie, była pilna potrzeba, szukał właśnie, że tak powiem, wykonawcy tego zadania, co do którego nie było żadnej wątpliwości, że to jest rzecz, no, niebywale trudna. I wtedy zwrócił się z pytaniem do mnie, czy uważam, że Antoni Macierewicz byłby tutaj człowiekiem, który by sobie z tym poradził. Powiedziałem, że jeżeli ktoś sobie może z tym poradzić, to Antoni Macierewicz. No i wtedy spotkałem się z drugim pytaniem. Prezydent zapytał, a czy możesz ręczyć za jego lojalność? I ja się wtedy, no, pytanie jest takie, każde takie poręczenie, to każde takie słowo, zwłaszcza w takiej sprawie, to jest pewne.
za odpowiedzialność, ale ja bez chwili zastanowienia właściwie, czy może, może byłem bardzo szybkim zdaniem sobie sprawy z sensu tego pytania, powiedziałem, że oczywiście jestem gotów zaręczyć. No i muszę powiedzieć, że ani ja nie miałem powodu tego żałować, ani bracia Kaczyńscy. Dzisiaj pani Zofia Romaszewska w jednym z wywiadów mówi: Antka lubię, to dużej klasy człowiek. Nie wiem, czy pan prezydent lubi pana Antoniego Macierewicza, czy nie lubi, ale w prywatnej wypowiedzi, wypowiedzianej publicznie, powiedział, że Antoni Macierewicz powinien skończyć z ubeckimi metodami stosowanymi wobec uczciwych oficerów i miał tu na myśli generała Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ubeckie metody, ten zarzut, pan, panie premierze, jako kawaler Orderu Orła Białego, no, ma pan szczególne prawo do podpowiadania też panu prezydentowi. Co by pan doradził po tej wypowiedzi głowy państwa? Bo ta wypowiedź poza wszystkim dała też dużo paliwa totalnej opozycji do wzmożenia i tak stałego ataku na ministra Antoniego Macierewicza. Jeśli ojciec pozwoli, odpowiedź nie jest to tak, nie może być tutaj jednozdaniowa i będzie może... Może spróbuję to wielowątkowo na to odpowiedzieć. Po pierwsze, Antoni Macierewicz jest pewną niewątpliwie indywidualnością. No, współżycie, że tak powiem, czy układanie sobie stosunków z człowiekiem o takim, w takiej sylwetce, w takim charakterze nie jest łatwe czasami. No, ja mam własne doświadczenia, też miałem różnice zdań, często daleko idące. W tym naszym prawie półwiecznym okresie, kiedy współdziałać, mieliśmy możliwość współdziałać. I to jest, rzeczywiście może być dla tych jego partnerów jakimś problemem. No ale powiedzmy sobie szczerze, działalność publiczna, zwłaszcza na tym wysokim takim szczeblu rządowym, najwyższym prawie, to nie jest właściwie działalność w klubie towarzyskim. Służba publiczna to jest rzecz, no, w której różnice zdań się ścierają. Chodzi tylko o to, żeby umieć wyciągać z tego najlepsze wnioski. Więc są tu pewne, jakby to powiedzieć, no, różnice zdań to trochę może za mało, ale coś w rodzaju wzajemnych, powiedzmy, zastrzeżeń. No, to ja bym powiedział, w sensie różnicy zdań, która się publicznie ujawnia, to co może było powiedzieć, że mniej jest polityczne z politycznego punktu widzenia, ale to jest rzecz naturalna, powiedziałbym. Natomiast inna rzecz to jest ta, powiem, niezręczna, powiedziałbym, niezręczna wypowiedź prezydenta, gdyby, no, przecież to jest wypowiedź, którą prezydent powiedział, że właściwie ona nie była sformułowana publicznie, no więc jej teraz podbijanie na gruncie, ujawnienie i podbijanie na gruncie publicznym jest pewnego rodzaju nadużyciem. Ale nie o to chodzi. Ja w tej sprawie mam własne zdanie, własną ocenę i dałem temu nawet wyraz, nie pamiętam, udzielając wywiadu dla któregoś portalu, z portali. Otóż ja jestem z tego pokolenia, które, no, miało nieszczęście doświadczyć po prostu tych metod. Moi przyjaciele przypłacili to nawet życiem. Ja dlatego uważam, że przenoszenie takiej oceny, a ludziom zupełnie innego pokolenia, ludziom znacznie młodszym, którzy o tamtych rzeczach, tamtych czasach, no, dowiadują się tylko gdzieś z publikacji, z historii, to czasami, że tak powiem, jakby to powiedzieć, umyka proporcja. I ja uważam, że takie porównania są zawsze, no, budzą, zwłaszcza we mnie, w ludziach mojego pokolenia, pewnego rodzaju opór.
tego to się powinno używać tylko, że tak powiem, we właściwym kontekście i unikania przenoszenia tego na zupełnie inny czas i inne stosunki. Prezydent powiedział, jeżeli dobrze to pamiętam, że to jest teraz Antoni Macierewicz, Ministerstwo Obrony Narodowej, Służba Kontrwywiadu, stosuje takie same metody wobec generała Krasewskiego, jak w swoim czasie Platforma Obywatelska stosowała wobec samego Antoniego Macierewicza. Otóż to jest krzywdzące zarówno dla Antoniego Macierewicza, jak i dla Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście dopuszczono się na... dużo mówić, no, nadużyć, usiłując wtedy pozbawić Antoniego Macierewicza dostępu do tajemnicy publicznej, bo chodziło o to, żeby go nie dopuścić do jego wybrania w skład specjalnej komisji sejmowej nadzorującej służby specjalne, ale to naprawdę określać to jako ubeckie metody, no to jest bardzo, bardzo duża i powiedziałbym rażąca przesada. No i wreszcie trzecia konkretna sprawa generała Krasewskiego. Ja jej nie znam. Nie znam ani generała Krasewskiego, ani sprawy, ani tego, co w jego sprawie robi, usiłuje robić kontrwywiad, ale powiem tak, no, mam w tym zakresie własne doświadczenia, bo jako doradca przychodząc do kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jako doradca między innymi w zakresie spraw także bezpieczeństwa energetycznego i spraw międzynarodowych, musiałem przejść przez tą procedurę. I wiem, że... Tak. Właśnie o to chodzi. Tak. Do dupy w T-Mobile i przerwy, bo ona tu mówi, prześlij opinię. Ja mówię, kupiłam telefon na kartę, 50 zł miesięcznie. Tam jest ponad 100 zł. Z tego nie ma jak skorzystać, bo przecież jakie opcje mogę tu włączyć na kartę, żeby mi internet chodził. To więc internet chodzi z trudem. I tak jest, że w T-Mobile, czyli T-Mobile, chcieli mieć dużo, dużo tego wszystkiego, dużo i gówno z tego wychodzi. Tak. Także mam telefon tutaj 692 260 978 i jeszcze dzwoniłam na infolinię i mówię, jest doładowane 4 razy, powinno być, że jeszcze tylko 20 doładowań, a tu wciąż 21 jeszcze masz doładowań zastosować, czyli że po prostu nieprawdziwie, no i po prostu po złodziejsku. Dopiero jak dzwonię na infolinię, on się wyłączył, powiedział, że tam trzeba popatrzeć, oni muszą popatrzeć, pogrzebać w tym, popatrzeć i rzeczywiście poprawili, no ale internet to nie chce wchodzić za bardzo, nic się nie przesuwa, absolutnie. Także po prostu jestem zniesmaczona, wyciągam tę kartę, widzę, że gówno z tego będzie, będę mieć kartę, aby mieć kartę, a sobie inną mam przecież, proszę Państwa. Abonament sobie włączę tutaj do telefonu i będzie bez łaski. Także coś okropnego, proszę Państwa, coś okropnego. Możecie Państwo telefonować i dzwonić pod ten numer, to ta karta należy do T-Mobile'a. I tak doładowuje normalnie, bardzo regularnie. A tu nawet przyszedł taki SMS, że jest konto niedoładowane, że to jest zablokowane. Ja mówię, Boże, jest ponad 100 zł doładowane i to raz w miesiącu bez łaski było. A tu jakieś no, niespotykane problemy. Jeszcze raz powiem, 692 260 978. Proszę dzwonić, będziemy opowiadać, będziemy mówić i pozdrawiamy serdecznie, a też buziaczki Państwu przesyłamy. Wszystko хорошо, желаю, сибирского здоровья, кавказского долголетия, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I zamiast tą pajęczycą się zajmować T-Mobile, bo Mareczek mówi, ty weź skończ tym wszystkim. Ja mówię, słuchaj, nie ma co skończyć, trzeba dokończyć, no bo on jest taki czubkowaty. No co to znaczy skończyć? Ja mogę
przejść do innej firmy z dobrymi opcjami, to wtedy tak, a zakończyć to ja jak mogę, to mogę już na wiosnę, jak jakiś tam numer się kończy, to można zakończyć, no. Ale on tego nie rozumie, że to trzeba dokończyć, przerwać to będzie i K, nie rozumie, Mareczek nie rozumie. Po prostu miał złych nauczycieli, u niego ten umysł jest po prostu już jakby zamknięty, skostniały. Tak jak mówię, że po prostu Żydzi mają kark sztywny, czyli jaki? No, twardy, jak to mówi Pismo Święte. I on taki kark ma, taki umysł, że źle się nauczył i myślał, że od dobrych ludzi się nauczył. A to jest taki straszny zawód, bo jeszcze są tacy ludzie, którzy rewidują swoje poglądy, tak jak to idą Świadkowie Jehowy i mówią, przecież pani urodziła się w takiej religii, wypadałoby, powiecie państwo, sprawdzać religię swoją, to jakby z takim podejrzeniem podchodzimy, prawda, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, że ludzie są tak strasznie ciemni, że jakiemuś drewnu kłaniają się, a cześć oddają, że w cuda wierzą, nie rozumiejąc sens cudów, dlaczego w ogóle te cuda były i po co, no to zachodzi taka potrzeba zrewidowania swoich poglądów religijnych, swojej religii i tak dalej. No to właśnie. A on myślał, że miał jakiegoś tam nauczyciela, że ten nauczyciel był najlepszy, a okazuje się, że ludzie są niedoskonali. No to skoro ludzie są niedoskonali, to znaczy, że są omylni. No, skoro są omylni, no to trzeba brać poprawki. I trzeba teraz sprawdzić to wszystko. Bardzo piękny artykuł był w Przebudźcie się, Świadkowie Jehowy napisali, że mózg ludzki pływa. Co to znaczy, że mózg ludzki pływa? To znaczy, że on się odnawia, ten mózg. Także nie warto tak bardzo trzymać się sztywno tego, co było, tylko trzeba po prostu nowe rzeczy przyjmować, zapamiętywać. Dlaczego ludzie starsi przegrywają, proszę państwa, jeżeli na przykład nie chcą się dostosować do rzeczy nowych, że tam jest po prostu internet, komputer, telefon nawet komórkowy. Już teraz do tego telefonu komórkowego jakoś ludzie starsi podeszli z zaufaniem. No i do internetu też coraz bardziej. Ale boją się pewnych rzeczy, mając sztywny kark, jak to się mówi, bo to, co dotyczyło, Biblia mówi Żydów, dotyczyło religii, dotyczyło wyznawania Boga, Jahwe, prawda? Wyznawców Jahwe. Ale my to stosujemy ogólnie w życiu. Właśnie. Że nie warto być człowiekiem sztywnym, że nie warto mieć taki twardy kark, bo ten, kto ma twardy kark, no to po prostu no, z życia dużo tam nie wyniesie, nie osiągnie. Proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę koniecznie, proszę być z nami i będzie wszystko ok. Radio obrotowe, jak państwo widzą, radio ruchome,